Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie. W tym wyzwaniu podejmuję się przez najbliższe 7 dni pić tylko i wyłącznie gazowane napoje. Nie mam pojęcia, jak na to zareaguję. Słyszałem, że zachowanie organizmu może być różne, więc przekonam się na własnej skórze. Zostań ze mną koniecznie, pamiętaj, by wbić łapkę w górę, subskrypcję i zostań ze mną na stałe. Do zobaczenia za chwilę. Dopiero wstałem, wziąłem już prysznic i biorę się za śniadanie. Poza śniadaniem jest ze mną bardzo gazowany napój. Jeszcze nigdy tak rano gazowanego napoju nie piłem, za każdym razem jest to przeważnie kawa. Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Zaraz sobie naleję. Gazowane. Dziwnie tak do śniadania, gazowane. Jedę teraz na 2 godziny do pracy, a potem nagrywam odcinek. Słuchajcie, mam dla was konkurs na to, aby wziąć udział w wyzwaniu razem ze mną. Chcę podjąć się wyzwania metamorfozy mojego widza. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana, wejdź do mnie na Instagram, zostaw mi follow i zostaw komentarz pod moim zdjęciem. Zgłoś swoją kandydaturę. Następnie odezwij się do mnie na priv. Czekam. Drugie śniadanko. Dużo napoju gazowanego. Jadę teraz do Abstra odebrać rzeczy niezbędne do nakręcenia nowego odcinka, a potem jadę nagrywać nowy odcinek. Także dzisiaj dużo się dzieje, generalnie cały ten tydzień będzie mega pracowity. Wszystko załatwione, jadę nagrywać odcinek. Z ostrym żarciem jadę nagrywać odcinek. Mam ze sobą coś gazowanego do picia, także mam nadzieję, że te ostre żarcie podoła. Jesteśmy już po ostrym wyzwaniu, a że ja nie mogę pić śmietany, mleka i nic innego, tylko gazowane, więc musiałbym mieć zepsutą śmietanę. To jest zły pomysł, bo wszystko się rozprzestrzenia po wnętrzności po 5 sekundach. Ale kto nie ryzykuje? Próbuję zgrać materiały, ale laptop się buntuje. Teraz z czystym sumieniem mogę wziąć sobie coś gazowanego do picia. Wróciliśmy do domu i trzeba się napić. A druga rzecz jest taka, że właśnie leci Liga Mistrzów. Madzia, cieszysz się? Że jest Liga Mistrzów, nigdy się nie cieszy. Sobie jemy kolacyjkę. I oglądamy Ligę Mistrzów. Idę spać, dzień pierwszy za mną. Bo ciebie pokażę zaraz. Dobra. Ej, jak będzie dużo łapek w górę. To co? Siemanko, dzień drugi. Do śniadania. Do owsianki. Gazowane jest super. Dzisiaj jest kosmiczny dzień. Od rana nagrywam wyzwanie 7-dniowe, które właśnie oglądacie. Nagrywam również przez cały dzień odcinek, w którym możecie się do mnie dodzwonić i zaczynam go za 8 minut. Wieczorem nagrywam saunę też do mnie. No i zaraz zobaczymy, co się wyklaruje, jak wyjdę od VIP Bros. To powiedzieć, bo już normalnie naprawdę jestem podekscytowany, a jednocześnie... Resztka gazowanego napoju. I lecę do domu. Czas się napić. I pograć w FIFA. Przepraszam. Przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. A na treningu będę pił sobie to. Dzisiejszy dzień to zajazd. 4 odcinki w ciągu 1 dnia nagrywać, to ja tak jeszcze nie miałem. Nagrywanie gazowanego, nagrywanie sauny, nagrywanie jedzenia 10 tysięcy kalorii do VIP Bros i rozmowa z wami przez telefon. Jestem padnięty, ale bardzo lubię to robić. Czuję, że wtedy tak naprawdę dużo się dzieje w życiu. Mam nadzieję, że wy też macie takie momenty, w których czujecie, że robicie coś fajnego. A teraz do domu napić się gazowanego. Dzień drugi już za mną. Czas iść spać, jest 24. Jestem wymęczony po 4 różnych wyzwaniach.
jutro dzień kolejny. Siemanko, dzień trzeci, właśnie wziąłem prysznic, żeby obudzić się trochę. Zaczynam jeść śniadanie. A do śniadanka oczywiście gazowany napój. I przyjechałem do pracy. Właśnie sobie jem drugie śniadanie. I w międzyczasie popijam gazowane z puszki. Zgrałem wszystkie materiały, było tego bardzo dużo, bo to aż 4 odcinki. Jadę teraz odwieźć kamerę do firmy, przekazać materiały i wracam do domu skręcać regał, bo muszę gdzieś moje płyty wreszcie ulokować. Powoli się urządzamy, także tak. Co tam, Rafał, u ciebie? Nic. Nie mówisz. Dawaj kajdan. I to jest praca. Się zrzuca. Normalnie biegam dzisiaj jak powalony jakiś. Mam, kurczę, tyle roboty. Jeszcze wszystko się ponadla przez to, że mamy wakacje za chwilę, że no ciężko. Jest obiadek. I wyjemy. A czy wy, jak nalaliście do kubka po sam brzeg, robiliście tak jak ja w dzieciństwie? Jaki wąs. To będą płyty, zostałem bohaterem w swoim domu. Także powoli się urządzamy. Jadę właśnie odebrać świetlne miecze do jutrzejszego teledysku, który będziemy kręcić. Już się nie mogę doczekać. Odebrany sprzęcik z Abstract. Do śniadanka. Układam powoli moje płyty, muszę je spisać. Zawiozłem Madzie do pracy, wracam do domu, do swojej pracy. Będę znowu próbował dalszą część selekcji moich płyt. Zobaczymy, ile tego jest. Mam na razie 200 sztuk. Idzie całkiem sprawnie, ale jeszcze trochę zostało. Ale nim wrócę do układania płyt, zjem sobie takie oto ciacho i mam gazowany napój. Nagrywamy klipy. Siema. Nie nagrywasz? No. Osiedleniowiec, nowa rola, siema. Pozdrawiam. Przyjmuję za zgłoszenia w przyszłym tygodniu. Siema. Siema. Wróciłem do domu z planu. I jeszcze gazowany. Siemanko. Czas wstawać na śniadanku. Dalsza część układanki. Zostało jeszcze trochę do segregacji. Wszystkie wpisuję po kolei, dlatego tyle się schodzi. Na końcu pokażę wam efekt. Idziemy coś zjeść. Kolejny raz to Madzia znalazła coś dla nas. Ja wynajduję tylko burgery i burgery. I wjazd. Ktoś tu miał posiadówę, nie znam. Kolejna noga i 3 pufy. Idziemy sobie do kina, popsuła się pogoda, pada deszcz, jest brzydko jesiennie i szaro, ale mam ładne zdjęcie z liściem. Wyszliśmy z kina, byliśmy na, dobra, chyba mogę powiedzieć, na Terminatorze. A wiecie, co się stało na końcu? Nie powiem. Arnold Schwarzenegger ma 100 lat. I wszystko udało mi się poukładać. Dzisiaj 11 listopada i nie przekminiłem tego, że nie mam nic gazowanego do picia, dlatego zjem śniadanie bez, ale za chwilę jadę na trening, więc tam na pewno znajdę coś do picia. Zapachowa choinka być musi. Siema, Karol. Dzień dobry. Jakie wyzwanie dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy napoje gazowane. Widzę, też tak? Się przygotowałeś. Cały tydzień napoje gazowane. Tak, już pił gazowane napoje? Co, już piję, już dzisiaj mam. Jest szósty. Zdrowie. Czas na małe jedzonko. Zdrowe bardzo. A moje zdrowe. Aha. Jedziemy do moich rodziców, a na drogę gazowane. Girl, it's like 10. I make that pussy whistle like the old Spice Man. I don't even understand why she'd ever want a man. If she ever throw it, I catch it like a corner bag. Corner, like a corner bag, that's an intercept. Cześć. Siemaneczko, właśnie się ogarnąłem z rańca. Lecę do pracy, mam teraz 3 godziny.
Potem śmigam do firmy zawieźć materiały z różnych odcinków, bo w sobotę wylatuję na wakacje. Musiałem nagrać trochę zapasu. I tak to wygląda. Walimy trening. Gazowane i dwie dychy w telefonie na czarną godzinę. Karol też. Proszę bardzo, jaki food traczek stoi. Jadę właśnie do firmy. Muszę zwieść karty do materiałów. Generalnie dużo roboty, dużo roboty. W tym sensie? Dobra, spoko. Przyjechałem sobie do firmy i proszę bardzo, się kręci. Zobaczcie? Się kręci. Plan przyjeżdżać w miłość. I jakbyście chcieli zobaczyć mnie w odcinku przyjeżdżać w miłość, to oczywiście zapraszam, przekierowanie macie na końcu odcinka. Szymon mówi, że dobry odcinek. Dobry odcinek. Czy podjęłabyś się tego wyzwania, picia samego gazowanego napoju przez cały tydzień? No pewnie kocham gazowane napoje. No się fajnie beka. A ty? No widzę, że wychillowałeś. Ja? Podjąłbym się... Ale przez tydzień? Tak. Nie, no to hard. Nie ma szans. A kawkę przez tydzień może samą? Kawkę? Tak. Akurat robię zbliżenie na ciebie. A Szymon? Ale co, gazowane? No? Nie, raczej nie piję wodę. Wodę gazowaną? Tak, to lubię. Słychać, że dużo gazu, do śniadania idealne. Tak, właśnie dopiero będę jadł śniadanie. Jest 15. Wow. Właśnie sobie gram meczyk w FIFA i... Yeah. A co? Chicken tikka masala, chleb naan i gazowane. Oglądam sobie mój odcinek i dochodzę do wniosku, że napiłbym się kawy albo herbaty. Mam tylko gazowane i cały czas bekam. Muszę uważać, gdzie i ile piję. I już jestem na siłeczce. Zaraz zaczynam trening, a potem jadę po madzie. Po pracy przyjechaliśmy sobie na kepsika w dzień ostatni. Mam ze sobą zimny, pyszny, gazowany napój. Romantyczna kolacja przy świecach. Jak widzicie, już jest po wyzwaniu siedmiodniowym. Jestem dzień po, dokładnie. Właśnie skończyłem zgrywać materiały i muszę wam powiedzieć, że mam cholerną zgagę. Generalnie lubię napoje zero, bo jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast pić tylko i wyłącznie napoje zero, wszystko co gazowane, wszystko co takie wiecie, dosładzane, no jest Trzeba uważać ze wszystkim. Gaz, jak wiemy, nie jest czymś super ekstra zdrowym. Co więcej, wyzwanie nie było drogie, wiadomo, no bo pijemy na co dzień dużo, więc taki napój 2 litry dziennie to jest chyba norma u dorosłego człowieka do wypicia. Powinno się być trochę więcej niż 2 litry nawet. Na końcu filmu macie przekierowanie do odcinka na kanał Przyjaźń czy Miłość. Możecie zobaczyć mnie w jakiejś tam roli, dlatego zapraszam, przekierowuję, wchodźcie, oglądajcie. Tymczasem jeśli masz dla mnie jakieś wyzwania, które są niewykonalne, chcesz zobaczyć mnie podczas jakiegoś wyzwania, challenge'u i tak dalej, koniecznie zostaw komentarz z propozycją na takie wyzwanie. Pamiętaj, by zostawić łapkę do góry, subskrypcję, wpadaj do mnie na Instagram, bo tam jest konkurs dla ciebie również, w którym do wygrania jest metamorfoza ze mną na odcinek maksymalny i widzimy się w następnym odcinku.